lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem i bez kontaktu. Zapraszam Państwa na lustro dzisiejsze w niedzielę z kart Lenormanda i Tarota. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Przepraszam za mój głos, ale byłam bardzo w tym tygodniu przeziębiona i jeszcze nie mogę mówić czysto, ale myślę, że jest to już do wytrzymania i lepiej. Kochani Państwo, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Subskrypcji jest już 3110. Także dziękuję bardzo za nowych subskrybentów, że przybyliście do nas, do naszej grupki, że oglądacie mój kanał. Proszę o więcej subskrypcji, o więcej komentarzy, lajków. Oczywiście zapraszam na wróżby prywatne. Mój e-mail jest pod filmikiem i w komentarzach. Dzisiaj zobaczmy, kochani, jeśli nie macie kontaktu lub może macie sporadyczny kontakt, nieregularny, zobaczmy, co pokażą karty. Po prawej stronie lustra jesteś Ty, czyli osoba pytająca. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jesteś osobą pytającą i jesteś po prawej stronie mojego lustra, karty Lenormanda i karty Tarota. Po lewej stronie jest osoba, o którą pytacie. Wygląda tak, niezależnie od płci. Czyli jest to ta osoba, o której myślicie, którą wspominacie. Po środku są wskazówki. Orakel miłosny, orakel energetyczny. Także zaczynajmy, kochani, i zobaczmy, co pokażą karty. Po prawej stronie Twoje myśli. Ty nie ufasz mu. Jesteś być może zawiedziona, myślisz, że on coś gra, że coś kombinuje, że coś ukrywa, że nie chce powiedzieć prawdy, że być może kłamie, oszukuje, zdradza, że nie był szczery w stosunku do Ciebie. Być może, że coś grał, tak? Że był aktorem, że coś fałszywie grał, nie pokazywał swojej autentycznej twarzy, że coś udawał, zagrywał. Także nie uważ mu do końca, nie wierzysz, że on jest w stosunku do Ciebie uczciwy. Ta nieufność jest w Twoich myślach. Być może też obciąża Cię, ponieważ wiesz, że może on zdradza, kłamie. Jeśli chodzi o kartę Tarota, to gwiazda. Masz nadzieję, że coś się jeszcze wyjaśni. Masz nadzieję na spełnienie marzeń, na wyjaśnienie wszystkich jakichś niejasnych spraw między Wami. Gwiazda jest kartą szczęścia. Być może myślisz, że wszystko jeszcze się uda, wszystko się jeszcze ułoży, że jest to związek pod tak zwaną szczęśliwą gwiazdą, czyli że jeszcze będzie dobrze, pomimo tutaj jakichś różnych nieszczerości, nieufności. Po jego stronie, jego myśli to strata, lęki. Myślę, że on ma jakieś lęki, że jesteś być może już z kimś innym, że to już koniec. Wie, że jest ogromna strata. Być może nie macie właśnie kontaktu, nie odpisujecie lub w ogóle nie piszecie ze sobą, zablokowaliście się. Tutaj on wie, że są ogromne
szkody i straty w Waszej relacji, które są ciężkie do naprawienia. Dlatego też on ma wiele lęków, strach, że tego się już nie da naprawić. Same szkody, troski, frustracje. Karty Tarota po jego stronie, na poziomie głowy, mówią również, że on ma nadzieję na wyjaśnienie spraw. Kochani, odbicie lustrzane. Po obu stronach mentalnie, w Waszej głowie, w Waszych myślach są te same karty. Karty gwiazdy. Karty gwiazdy to karty szczęścia, czyli jakbyście mieli oboje jeszcze nadzieję, że coś się wyjaśni, że coś jeszcze między Wami zaiskrzy, że wyjaśnicie wszystkie problemy. Macie oboje nadzieję, że jeszcze nadejdzie nowa szansa dla Waszej relacji. I oboje tak samo pragniecie tego i myślicie o tym intensywnie. Pragniecie być ze sobą szczęśliwi. Odbicie lustrzane jest bardzo tutaj dokładne, na tym samym miejscu w głowie, w myślach, ta sama karta gwiazdy. Zobaczmy, co w Waszym sercu. W Waszym sercu jesteście niezdecydowane, na rozdrożach. Nie wiecie, którą drogę wybrać. Nie wiecie, czy jeszcze być może z nim spróbować, czy dać mu szansę, czy zapomnieć wszystko, co było złe, czy pójść już zupełnie w innym kierunku, w nową drogą. Czyli jesteście niezdecydowane, nie podjęłyście jeszcze żadnej decyzji lub wahacie się uczuciowo. Uczuciowo jakby karta ta pokazuje zupełne niezdecydowanie, mętlik emocjonalny, ponieważ nie możecie się na coś konkretnie zdecydować. Nie wiecie same, nie jesteście pewne. Tutaj karta Pazia Mieczy po Waszej stronie. Karta Pazia Mieczy mówi, że być może podglądacie go, informujecie się, czytacie o nim gdzieś w internecie, podpatrujecie, stalkujecie go, obserwujecie. Także potrzebujecie dużo informacji o nim, jasności umysłu, nie wiecie, co macie zrobić. Czyli tutaj karta ta mówi, by się właśnie informować, patrzeć, obserwować, czytać, zaglądać, tak? Jeśli chodzi na pewno o internet, jest to dzisiaj możliwe, by widzieć, czy jest on online, czy nie. Także tutaj jakby zastanawiacie się, nie wiecie, co macie zrobić, nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Tutaj po Waszej stronie, na poziomie serca jest wielkie niezdecydowanie. Jeszcze potrzeba informacji, obserwacji, by podjąć jakąś decyzję w sprawie tego związku. Ale tak jakbyście jeszcze nie zakończyły emocjonalnie z tym związkiem, pomimo że wiecie, że nie ufacie mu, że jest coś nieszczerego w tym związku. Macie jednak nadzieję na dobry rozwój spraw i tak jakby jeszcze ciągle nie umiecie się konkretnie zdecydować, wahacie się. Po jego stronie on emocjonalnie pragnie, by sprawy potoczyły się między Wami dobrze. Być może myśli, że te chmury, czyli te problemy, które są teraz, jakieś niejasności, brak kontaktu, być może jakieś sprzeczki, że to wszystko przejdzie i że będzie znów słońce, jasność na horyzoncie, nowa szansa. On pragnie, by sprawy między Wami pozytywnie się rozwinęły. Widzi on optymistycznie przyszłość z Wami. Tarot mówi, tutaj karta też siły, seksualności, czyli na pewno duży pociąg seksualny, dobra chemia, wielki potencjał seksualny, który on czuje, widzi w tym związku z Tobą. Też potrzebuje na to wszystko siły. Wie, że ta praca, ten związek to jest duża, ogromna, mozolna praca. Nie tylko seks, oczywiście, nie tylko chemia, ale również mozolna praca, jeśli chcecie utrzymać ten związek w ogóle
i kontynuować go. Tutaj, kochani, zobaczmy teraz, co wy zamierzacie. Wasze zamiary są, by uzdrowić tą relację, by uzdrowić wasze kontakty. Jeszcze nie macie kontaktów, nie komunikujecie normalnie, regularnie. Wasze zamiary idą w kierunku wzmocnienia tej relacji, uzdrowienia jej. Macie nadzieję być może, że te kontakty się jeszcze wzmocnią, rozwiną, polepszą, uzdrowieją. Tak, pragniecie, by przyszła jeszcze jedna szansa. Miłość, kochankowie, dwa kielichy, czyli romans, flirtowanie, miłość, romantyczność. Macie nadzieję, że w tym kierunku to się jeszcze kiedyś rozwinie, że jeszcze ten czas, kiedy będziecie razem bardzo romantycznie, że jeszcze to nadejdzie, że jeszcze jest szansa, by to, co piękne między wami, się znów powtórzyło lub wydarzyło. Kochankowie, energie przepływają, energia męska i żeńska, dwa kielichy pełne emocji, romantyczność. Po jego stronie blokady. On ma jakieś blokady, lęki, jest jakiś przeciążony, być może właśnie nie wierzy już, że to się uda. Być może ta praca nad tym związkiem, która jest potrzebna, przerasta go, przeciąża. Tutaj widzimy, kochani, że cała skała, cała góra spadła mu na głowę i go przywaliła, więc na pewno on wie, że ten związek nie jest łatwy, że praca nad tym związkiem jest mozolna, ciężka, trzeba wytrwałości. Ma również blokady w tej chwili i lęki, by nawiązać z wami kontakt, by się spotkać, by napisać. Jest jeszcze jakby zablokowany na to. Karta Tarota mówi o tym, że chciałby zbudować coś solidnego, stabilnego, niemniej jednak potrzebowałoby to takiej lekkości, radości. Musiałby wyjść z tych blokad, z tych obciążeń, które teraz u niego są. Także on pragnie czegoś lekkiego, znów zabawnego, romantycznego, miłosnego, radosnego, a na razie jest po prostu przeciążony tą relacją. To, co u was jest na dnie talii, to śmierć, czyli coś się rzeczywiście między wami zakończyło, zawaliło, umarło. Ale wy macie nadzieję na odnowienie, zmartwychwstanie tych spraw. Na odrodzenie się tych kontaktów i pięknych chwil romantycznych. Po jego stronie, na dnie talii Lenormanda, tutaj mamy dziecko, czyli też kartę początku, wyleczenia spraw, problemów. Kartę nowej szansy, o której on na pewno myśli i planuje. Tylko na dzień dzisiejszy są jeszcze widoczne duże blokady w jego sercu. Jeśli chodzi o karty Tarota, po waszej stronie jest chęć walki o ten związek. Rycerz mieczy mówi o tym, by walczyć, by nie popuszczać, by nie poddawać się, by jeszcze zawalczyć o ten związek. Wy chcecie zawalczyć i macie nadzieję być może, że również on zawalczy jeszcze o ten związek. Czekacie na jakiś gest, na jakieś słowo, na jakąś rozmowę, na kontakt. Także jest w was iskierka nadziei, że on jeszcze zawalczy. Również wy chcielibyście jeszcze zawalczyć też o ten związek, o następną szansę.
Po jego stronie jest wieniec laurowy, czyli triumf. Triumf mówi, że on ma nadzieję, że to jeszcze wszystko będzie dobrze, że miłość, uczucia, czy te emocje, które macie w sobie, czy być może chemia, pociąg seksualny, to wszystko razem, że to zwycięży, ponieważ jest silne i że macie szansę, by być jakby jeszcze dobrą relacją, pełną pięknych, romantycznych emocji. On chce sukcesu tej relacji. Zobaczmy, kochani, teraz, co mówią nam karty oraklu miłosnego. Deception, czyli jakieś oszustwo, jakaś nieszczerość. Ktoś nosi w tym związku jakieś fałszywe maski. Czyli ktoś zakrywa swoją twarz pod fałszywymi maskami. To znaczy, ktoś jest nieszczery, ktoś jest obłudny, ktoś nie do końca pokazuje swoją uczciwą twarz. Wy mieliście to na poziomie głowy, właśnie tą nieszczerość, nieufność, ponieważ coś jest w tym związku jakby fałszywego, co nie pozwala wam do końca wierzyć. Także potwierdza to tutaj ten orakel miłosny, że rzeczywiście któryś z was nosi jakieś niestety fałszywe maski, czyli zagrywa nieszczerze. Poobserwuj to, kochany, kochana. Teraz orakel energetyczny. Orakel energetyczny mówi, że masz czwartą czakrę, to jest czakra serca, otworzyć i oczyścić. Proś Archanioła Rafaela, by ci pomógł oczyścić czakrę serca i otworzyć się na miłość, na nową szansę, by nie zostać zablokowanym na nową miłość, nową szansę, nowe wydarzenia w tej relacji. Jeszcze do tego widzę, kochani, że na dnie kart oraklu energetycznego jest Angel of Love, czyli anioł miłości. Czyli anioł miłości mówi, otwórz się na miłość. Wpuść do swojego serca nowy promyk romantycznej miłości, nową szansę. Kochani, to wszystko na to lustro, co pokazuje lustro. Zobaczmy jeszcze, co partner chce wam powiedzieć. Wypadły dwie karty. Verwandlung, czyli przemiana. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird vom Tag zu Tag intensiver. Czyli deine relacja, twój związek, twoja relacja do osoby konkretnej będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Czyli nastąpi jakaś przemiana. To uczucie, te emocje, ta potrzeba, być może ta tęsknota za tą osobą będzie z dnia na dzień silniejsza, intensywniejsza. To jest jedno, jedna karta, która wypadła, i druga karta, która wypadła, to auf ewig, czyli na zawsze. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort in anderen, der ewig wird. Czyli auf ewig. Respektuj miejsce w tych innych ludziach, czyli w tym innym partnerze, gdzie też miłość jest. Miłość mieszka. Miłość jest egzystentna. Pomimo, że ta miłość być może wyrażana jest poprzez inne gesty. Ale respektuj to, w jaki sposób właśnie ta miłość jest ci poprzez tą inną stronę, z innej strony, od innej osoby pokazywana. Każdy z nas
ma inne gesty miłosne lub inne potrzeby. Respektuj też inność osób, które w inny sposób przeżywają emocje i uczucia i miłość, które inaczej pokazują, że kochają. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za odwiedziny na moim kanale. Życzę Wam oczywiście kontaktu z tą osobą, którą kochacie, za którą tęsknicie. Życzę Wam pięknego weekendu, pięknej niedzieli. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.